Cześć! Czas najwyższy zaktualizować serię Top 5, którą wiem, że bardzo lubicie. I dzisiaj zapraszam na podsumowanie ostatnich odkryć, jeśli rozmawiamy o peelingach. Pierwszy kosmetyk, jaki Ci dzisiaj przedstawię, będzie to marka Slavia Cosmetics i enzymatyczny peeling. Peeling enzymatyczny do twarzy, oczyszczenie i wygładzenie w takim oto przepięknym opakowaniu wykonanym ze szkła. Mamy tutaj wieczko drewniane z pięknym grawerem drzewa. Slavia Cosmetics, nasza polska marka kosmetyczna. Peeling, który jest na bazie substancji naturalnych, produkt wegański. Mamy tutaj konsystencję kremową, dosyć mocno zbitą, o przyjemnym zapachu, który nie jest zbyt intensywny i też szybko uletnia się ze skóry. Peeling całkowicie enzymatyczny. Nakładamy go na 10, maksymalnie 15 minut. Rozsmarowujemy na naszej skórze twarzy, wmasowujemy, zostawiamy, a następnie go zmywamy. Tak jak powiedziałam, jest to konsystencja kremowa, dosyć mocno zbita. Najlepiej wyciągnąć ją sobie ze słoiczka szpatułką. No i co uzyskujemy po takim peelingu? No oczywiście odświeżenie, oczyszczenie naszej skóry, pozbywamy się martwych komórek naskórka, rozjaśnienie, wygładzenie, czyli wszystko to, co powinien robić właśnie peeling enzymatyczny. Tak jak powiedziałam, mamy tutaj bogactwo składników pochodzenia naturalnego i jest to produkt wegański, czyli nie znajdziecie tutaj substancji pochodzenia odzwierzęcego. Propozycja dla osób, które lubią pielęgnację bardziej naturalną, które idą właśnie w tym kierunku i stawiają na substancje pochodzenia roślinnego, co jest bardzo, bardzo istotne. To jest kosmetyk, który można stosować spokojnie przez cały rok, ze względu na to, że mamy tutaj enzymy. Możecie stosować go w wieczornej pielęgnacji, zrobić sobie na przykład taki rytuał pielęgnacyjny oczyszczający, ale też możecie używać go na przykład w porannej pielęgnacji tak na szybko, na 10 minut zmywamy i nakładamy kolejne etapy z naszej pielęgnacji. Bardzo dobry produkt, dostępny w sprzedaży na stronie marki Slavia Cosmetics i przypominam, że cały czas jest aktywny mój kod zniżkowy, czyli 10% na wszystkie produkty marki Slavia Cosmetics. Nasza polska marka, bardzo dobry kosmetyk, pielęgnacja bardziej naturalna, świetna propozycja dla tak naprawdę każdego, bez względu na wiek i bez względu na to, jaki posiadacie typ skóry. Moja kolejna propozycja, czyli numer 2, jest to figowy peeling enzymatyczny od marki Bielenda. Aktualnie go nie posiadam, ponieważ zużyłam całe opakowanie i niestety je wyrzuciłam, ale musisz mi zaufać, że jest on zamknięty w bardzo fajnej formie i ma też przyjemną kremową konsystencję. W tym peelingu od marki Bielenda znajdziemy m.in. enzym z figi. Jest to jeden z takich bardziej innowacyjnych substancji złuszczających, który można stosować w kosmetykach. Ma on bardzo fajne działanie złuszczające, no wiadomo jak enzym, ale też bardzo delikatnie działa, przez co ten produkt mogą stosować również osoby posiadające skórę wrażliwą. Zwróć koniecznie uwagę na substancje aktywne, które znajdują się właśnie w tym peelingu od marki Bielenda, bo są one naprawdę bardzo fajne dla naszej skóry. Jest to produkt, który możemy spokojnie stosować również przez cały rok, bez względu na wiek. Bardzo dobrze sprawdzi się, zwłaszcza dla osób posiadających skórę wrażliwą. No i co osiągniemy? Podobnie jak w pierwszym peelingu, będzie oczyszczenie, złuszczenie, rozświetlenie, rozjaśnienie, pozbycie się martwych komórek naskórka, a przez to też skóra będzie wyglądała pięknie. Peeling marki Bielenda dostaniecie tak naprawdę we wszystkich drogeriach kosmetycznych, również w sprzedaży internetowej, a ja przypominam, że pod filmem w opisie znajdą się linki do wszystkich produktów, o których dzisiaj rozmawiam. I znowu mamy naszą polską markę, bardzo fajny kosmetyk, bardzo fajne działanie i wart zainteresowania. Kolejny produkt, który chcę Ci dzisiaj zaprezentować, jest to już peeling kwasowo-enzymatyczny. I mam na myśli tutaj markę Bandy, a dokładnie serię Anti-Dark Spot. Jak widzisz, mamy tutaj już zupełnie inną konsystencję, ponieważ jest to produkt zamknięty w szklanym opakowaniu z pipetą, więc jest on też wodnisty, bezbarwny i według mnie posiada taki bardzo delikatny zapach, ale to jest zapach, który jedni wyczują, inni nie.
W związku z tym, że mamy tutaj połączenie i enzymów, i kwasów, ten peeling będzie działał nieco silniej niż taki tradycyjny peeling, właśnie ze względu na to swoje działanie złuszczające, ale z drugiej strony jest on tak fajnie skomponowany, że spokojnie nada się również dla skór wrażliwych. Co mam tutaj na myśli? Między innymi to, że możemy stosować ten produkt na dwa sposoby, czyli możemy go nakładać tradycyjnie na kilkanaście minut, ale równie dobrze możemy go nałożyć na całą noc, bez obawy o to, że coś z naszą skórą będzie się działo. To jest bardzo fajna propozycja również dla osób, które nie tylko chcą skórę oczyszczać, pozbywać się tych martwych komórek na skórka, rozjaśniać, rozświetlać, ale również chcą działać na przebarwienia. I taki właśnie jest ten peeling kwasowo-enzymatyczny w bardzo dobrej cenie, znowu nasza polska marka. Dostaniecie go również w drogeriach internetowych, jak i na sklepie, w sklepie internetowym marki Bandi oraz w drogeriach stacjonarnych. I teraz lecimy już z droższymi propozycjami, bardziej powiedziałabym w taką półkę zaawansowaną. I moje ostatnie odkrycie jest to peeling kwasowy od marki Yonel z serii Lumifusion. W składzie tego produktu mamy między innymi czynną witaminę C, ale również 5 alfa-hydroksykwasów i inne substancje aktywne, które właśnie tutaj teraz widzisz, i one będą powodowały, że oprócz właśnie takiego aktywnego działania na pozbycie się tych martwych komórek na skórkę, odblokowanie porów, zmniejszenie widoczności porów skórnych, ale również wygładzenie, będzie działał ten produkt rozjaśniająco, silnie rozjaśniająco, więc jest to dobra opcja również dla osób, które posiadają przebarwienia albo chcą z nimi walczyć. Będzie również pięknie rozświetlał skórę, działał przeciwzmarszczkowo. Jest to naprawdę bardzo fajny kosmetyk z zaawansowaną technologią, dużo droższy od poprzedników, ale też opcja dla osób, które no właśnie czegoś takiego potrzebują. Ten produkt stosujemy w wieczornej pielęgnacji i pamiętamy również o tym, że jednak te filtry w ciągu dnia to jest bardzo ważna sprawa, zwłaszcza przy stosowaniu kwasów. I na zakończenie dzisiejszego top 5 propozycja również z tej półki, powiedziałabym, bardziej zaawansowanej, bardziej profesjonalnej i oczywiście droższej. Tym razem już nie polska marka, ale marka Hydropeptide. Jest to peeling, który również ma zastosowane w składzie kwasy, alfa-hydroksykwasy, ale mamy tutaj również inne substancje aktywne, dzięki czemu oprócz tego rozjaśnienia, rozświetlenia, działania takiego właśnie oczyszczającego, będzie również działanie przeciwstarzeniowe. I to jest produkt, który w nazwie ma detoks, co jest całkiem ciekawe. Świetne substancje aktywne, które teraz tutaj właśnie widzisz, bardzo rozbudowany, fajny skład i produkt, który nakładamy na całą noc. Pamiętaj również o tym, że stosując ten oto produkt, jeśli się na niego zdecydujesz, jednak ta ochrona przeciwsłoneczna jest bardzo, bardzo istotna. Zresztą wy doskonale wiecie o tym, że ja od wielu, wielu lat przypominam, że stosowanie filtrów jest obowiązkowe w ciągu roku i trzeba o nich pamiętać, żeby chronić naszą skórę przed promieniowaniem. Bez względu na to, jakie stosujecie kosmetyki, ale jeśli stawiacie na te kosmetyki, które mają bardziej zaawansowane substancje aktywne i takie substancje aktywne, które również będą działały złuszczająco, to ta ochrona przeciwsłoneczna jest obowiązkowa. W przypadku peelingu od marki Yonel mamy, jak widzisz, opakowanie szklane z pipetą, czyli znowu jest tutaj wodnista formuła, która ma też lekko specyficzny zapach. Jest to zapach uzyskany przez połączenie właśnie tych wszystkich składników aktywnych, które się tutaj znajdują. Jeśli rozmawiamy o tym produkcie od marki Hydropeptide, on też ma wodnistą formułę, ale nieco gęstszą. Opakowanie szklane, również pipeta i też taki delikatny, charakterystyczny zapach. Jak widzisz, przedstawiłam Ci dzisiaj 5 moich propozycji, top 5 peelingów, które przetestowałam na przestrzeni ostatnich miesięcy, jak nie roku. Są to takie perełki, które postanowiłam wyróżnić wśród wszystkich produktów, które testowałam i myślę, że spokojnie coś dla siebie znajdziesz.
Wśród tych właśnie propozycji mamy polskie marki i zagraniczne. Mamy produkty tańsze i produkty droższe. Mamy produkt naturalny i produkty bardziej profesjonalne, bardziej zaawansowane, z takimi bardziej tradycyjnymi składnikami. Mamy oczywiście propozycje kremowe i propozycje płynne. Także widzisz, przekrój jest bardzo duży. Kosmetyk, który sprawdzi się pielęgnacji i warto po niego sięgać, po właśnie takie peelingi. Ja je na sobie przetestowałam. Jak wiesz, mam skórę wrażliwą i też skórę mieszaną. I muszę powiedzieć, że żaden z tych produktów ani mnie nie podrażnił, ani nie uczulił, ani nie doszło do żadnego zaczerwienienia, ściągnięcia, a tym bardziej do pojawienia się jakichkolwiek wyprysków czy nieprzyjemnych niespodzianek. Natomiast działanie każdego z tych produktów było super. Rozjaśnienie, rozświetlenie, oczyszczenie, złuszczenie, skóra gładsza, promienna. I myślę, że też są to fajne propozycje, żeby wprowadzić je jeszcze teraz, na wiosnę, kiedy potrzebujesz odświeżenia Twojej skóry, kiedy ma ona taki poszerzały koloryt, jest zmęczona, a kiedy walczysz z przebarwieniami, chcesz, żeby ładnie, pięknie wyglądała młodo, no i przede wszystkim, żeby też kosmetyki, które będziesz stosować w kolejnych etapach, aktywnie działały. Przypominam o tych linkach, które znajdują się w opisie. Daj znać w komentarzu, czy znasz już któryś z tych kosmetyków, a może któryś z nich bardzo Cię zainteresował, zaintrygował i planujesz go sobie za jakiś czas kupić albo w najbliższym czasie kupić. Czekam na Twój komentarz, a my widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki, pa!